Mano widzowie! Witam was już w kolejnym odcinku Pet Simulator 99. W dzisiejszym odcinku pokażę wam 3 sposoby na zdobycie diamentów, które są totalnie OP i będą też sposoby dla graczy free to play, nie tylko dla tych, którzy posiadają VIP-a. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel tutaj koniecznie łapkę w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. No dobra, pierwszy sposób będzie to tradycyjnie nasza przepiękna tutaj kopalnia. No w sumie widzowie, potrzebny mam jest tylko VIP, czyli wystarczy, że wydacie 30 zł, bo 30 zł to jest około 400 Robux i już macie dostęp do VIP-a. I VIP naprawdę, widzowie, się opłaca. Jeżeli macie wolne 400 Robuxów, kupujcie go z automatu. Teraz tak, czekajcie, odłożę sobie wszystkie gemy, jakie mam, w sumie odłożę. Wpłacę na nasz klub tutaj, bo jak widzicie, nasz klub jest top już 20, bo mamy tu troszeczkę gemów wpłacone. I mam teraz tylko 100 gemów, jak widzicie. Co jest nam potrzebne tak dokładnie tego sposobu? No oczywiście musicie ubrać sobie jak najlepsze pety macie. Drugie, co jest potrzebne nam, to na pewno enchant. Ja niestety enchanty mam bardzo kiepskie, bo niestety tylko diamond z trójki, ale ubiorę i tak je sobie tutaj. I ubiorę sobie w sumie 6 enchantów i jeden na magnet, żeby nie chodzić tutaj, tylko żeby samo mi zbierało. No i wchodzimy do naszej tutaj kopalni przepięknej. Pety już zaczęły nam farmić. Drugie, co nam będzie potrzebne, to oczywiście jakaś potka. Ja wezmę sobie diamond spot i on trójkę. Udaje nam 30% więcej z diaksów. Bierzemy ją sobie 25 minut potki, dosyć długo. I jeszcze jedna rzecz, która będzie nam potrzebna, ale każdy ją chyba ma, to diamond flag dwójkę oczywiście. Więc ubieramy i zobaczymy, ile uda nam się nafarmić diaksów w ciągu 10 minut. No i dobra, zostało 5 sekund i farmimy równe 15 minut. I stop. I w ciągu 15 minut wyfarmiłem 26 tysięcy coinów. Jakich coinów? Diamentów. Czyli na godzinę wyfarmimy ponad 100 tysięcy diamentów. Jeżeli ktoś dobrze policzył, to przez całą dobę awczenia jesteśmy w stanie nawet zdobyć 2,5 miliona. Więc myślę, że dosyć dobrze. A przypomnę, ja też nie mam najlepszych enchantów, wiecie? Bo moje enchanty to są zwykłe diamond z trójki, gdzie są enchanty chyba nawet diamond 5, te mityczne. Oraz fortuna, która daje jeszcze więcej. Więc tak naprawdę jesteśmy w stanie wyciągnąć jeszcze więcej, jeżeli mam oczywiście lepsze enchanty. Ja niestety nie posiadałem lepszych, ale myślę, że wynik 26k coinów na 15 minut i tak jest bardzo dobry. Więc naprawdę, widzowie, 400 Robux, żeby wydać na VIP-a, bardzo, ale to bardzo się opłaca. Ale nie istnieją tylko sposoby za Robuxy, gdyż mamy kolejny sposób, bo do tego sposobu będzie potrzebna jakakolwiek kraina, którą macie aktualnie najbardziej odblokowaną. Moja jest to 50 i myślę, że każdy do tego momentu ma odblokowaną 50 krainę. Teraz tak, co jest nam potrzebne? Żeby nie było, wpłacą znowu swoje gemy i znowu do zera. Idziemy na naszą ostatnią mapę. Odpalamy sobie znowu eliksir, no bo jak widzicie, zostało mi 8 minut, więc odpalmy sobie eliksir. Nasze enchanty również mamy ubrane, więc co? Chyba wchodzimy sobie tutaj. A i odpalę tylko raz flagę, no bo wiadomo, że jak idziecie ze dwóch, to nie każdy odpala flagę, więc odpalę sobie tylko jedną, nic więcej. I zobaczymy, ile wyfarmimy diamentów, tylko tym razem w pół godziny. Ja obstawiam około 30k gemów. Więc czas, start! No dobra, tym sposobem jest lekko gorzej, ale dalej mamy prawie 20 tysięcy diamentów na pół godziny, czyli 40 tysięcy na godzinę. To są minusy, ale plusem jest to, że farmicie sobie w międzyczasie walutę, którą wydacie na opening. A ten opening będzie potrzebny właśnie w trzecim sposobie na diamenty, który mówimy sobie teraz, ale jeszcze w międzyczasie powiem wam, żebyście sobie poszli na 20 świat, ponieważ mamy tutaj Daker. I z Dakera, widzowie, nie wiem jak wy, ale ja wrzucając 20 takich petów dostaję stałe 15 tysięcy diamentów. Gdzie Daker jest chyba co 2 godziny, no to co 2 godziny free 20k diaksów, myślę, że nawet spoko opcja. No ale to taki dodatkowy sposób. Sposobem numer 3 musimy iść na spawna. I teraz tak, każdy ma już w sumie odblokowaną ostatnią mapę, ledwo kto tak szczerze nie ma, więc tak, musimy zrobić sobie potężny opening. Ja na przykład te pół godziny nafarmiłem tyle waluty, gdzie stać mi na około, nie wiem, parę dziesiąt minut openingu. Plus mam Magic Exy, dropi mi od razu Rainbow Pety, ale jeżeli wam nie dropią, no to idziecie maszynki Golden, robicie te pety na Golden, potem na Rainbow. Gdy już mamy zrobione takie na przykład Rainbow Turtle, Rainbow Maskoty, wystarczy, że udamy się na naszą Trading Plazę, bo ja właśnie na tym sposobie głównie zarabiam. Gdyż takie Rainbow Maskoty i Rainbow Turtle są bardzo dużo warte dalej.
No i tutaj widzicie, że na przykład 100 takich Ninja Turtli jest warte 15 tysięcy gemów. Gdzie uwierzcie mi, że 100 takich Ninja Turtli jest łatwo wyfarmić. Bo ja na przykład na ten moment po malutkim openingu mam ich 30 tysięcy. No, oczywiście niektórym się uda sprzedać za tyle, niektórzy muszą troszkę taniej. Ja na przykład takie turtle sprzedawałem, o ile się nie mylę, po 5 albo 10 tysięcy. No ale to dla widzów, dlatego była taka niższa cena. O, a tu przy okazji Bambika spotkaliśmy. Siema, Bambik. Dobry. Dobry. Ja tu dzwonię, bo mnie zajęli go do sioka. Wyjdź z plazy, chłopie. Aha, jeszcze mnie wyrzuca z plazy. No nieźle. Na szczęście jest to nagrane. Widzicie sami widzowie, jaki Merez jest toksyczny. Cały czas albo mnie wyzywa, albo chce mnie wywalić z trading plazy. Taki właśnie toksyczny jest Merez. Nie, no żartuję. Merez jest kochany. No ale dobra, wracając do sposobu. Odpalamy naszą budkę, wchodzimy. Spróbujmy wystawić troszkę taniej te Ninja Turtle. Ja sobie na przykład wystawię tutaj, nie wiem, 100 sztuk. Ziomek wystawiał chyba za 15 koła. Ja wystawię za 8 koła. No dobra, przesadzam. 10 koła. To jest 100 gemów za sztukę. One chodzą po ile? Czekajcie, muszę szybko sprawdzić rap. Okej, na ten moment takie Ninja Turtle chodzą po około 200 gemów. Ja sprzedaję 100 gemów za sztukę, więc myślę, że dobra cena. Plus też taki mały sposób dla was. Sprzedawajcie mniejszą ilość sztuk za troszeczkę więcej niż dużą ilość sztuk, bo mnóstwo osób chce kupić sobie przykładowo 10 turtli, a nie 100, tak jak ja wystawiłem. Nawet zresztą spróbujmy za tysiaka 10 wystawić. O ile w ogóle tyle mi się uda, bo to patrzcie jak to zasuwa. Dobra, wystawmy sobie 25 za 2K. I jeszcze chciałem powiedzieć, że wystawiłem maskoty i właśnie ziomek kupił 25 maskotów za 2,5 tysiąca. Więc naprawdę, jak macie potężną ilość petów, właśnie takim sposobem jesteście w stanie zarobić kilka milionów dziennie. Bo ja samemu co dzień takim sposobem zarabiam po 2, 3, 4 miliony. Więc naprawdę oddaję. No ale to zależy tylko od was. Jak gracie bardzo dużo, robicie większy opening, zarabiacie więcej. Jeżeli gracie mniej, no to mniej. No wiadomo, o co chodzi. O, ziomek tu na przykład sprzedaje trochę drożej w mniejszej ilości sztuk. To też bardzo oddaje, chciałem wam powiedzieć, widzowie. 10 takich petów, 1,5K, myślę, że on sprzeda na totalnym luzie. Czyli 100 takich petów już ma 15 tysięcy. A naprawdę nie jest ciężko je zdobyć. No ale dobra, mam jeszcze taki jeden bardzo i to bardzo fajny sposób. Tylko że on działa tak połowicznie, ponieważ musicie mieć bardzo dobre szczęście. Mi się udało raz to zrobić na starcie praktycznie giereczki, nie wiem czy to powtórzę, ale musicie albo szukać butchów, gdzie mają tanie, bardzo tanie huge'e, albo pisać po prostu na czacie, że chcecie kupić huge'a do iluś tam gemów. Lub też ekskluzywy, niekoniecznie musicie robić to z huge'ami. No ale przykładowo, huge happy rock na początku chodził 100 tysięcy gemów, później 150, a na ten moment chodzi 300 tysięcy gemów. Więc jest dosyć nieźle, ale jeżeli dobrze poszukacie, to uda wam się go kupić za 250 koła gemów. Jeżeli uda wam się na przykład kupić za 250 koła gemów, to jak wystawicie go na standzie, to na totalnym luzie za 300 albo 350 go sprzedacie. Czyli 50 do 100 tysięcy gemów profitu. No ale to jest, mówię właśnie, dla niektórych, bo niektórym się uda, niektórzy stracą czas i nic im się nie uda. Taki malutki dodatkowy sposobik. Więc licząc z tymi małymi sposobami macie aż 5 na zdobywanie gemów. Liczę, że uda wam się zdobyć miliony. No ale póki co to na tyle. Na ekranie macie jeszcze zwycięzców ostatniego odcinka. Koledzy, zgłoście się po nagrodę. Ja póki co bardzo dziękuję wam za oglądanie. Do następnych takich odcinków i siemano!